W latach 80. nie dało się niczego załatwić bez kontaktu z ludźmi. Wtedy za wszystkim stały kolejki. Człowiek stał 4 godziny po mięso, był nieśmiały, już dochodził do kasy, nagle wbijał wielki typ i mówi: ja tu kurwa stałem, ciebie tu nie było. Rzeczywiście, przepraszam pana, pójdę się zabić. Tak to wyglądało, tak to wyglądało. Ja pamiętam, kiedyś stałem w kolejce po parówki. Stałem z 5 godzin po parówki i nagle widzę, wchodzi taki typ. Widać, taki lekki, bezczelny, mały, tak szedł wzdłuż kolejki, wszedł i nagle wszystkim powiedział: co to kurwa? Wszyscy się obejrzeli, a on już stał przed kasą. I za mną taki gość mówi: człowieku, tu jest kolejka. On nic, on stoi na bezczela. Człowieku, to jest koniec kolejki. On czapkę na oczy, nie ma mnie kurwa. Za mną stała jakaś babcia i mówi: patrz pan jaki chuj. A za babcią stał dziadek i mówi: pani zobaczy na niego, on nawet chujem nie jest. I w tym momencie ten bezczelny typ: co, ja chujem nie jestem? Ja chujem byłem, zanim wyście siurkami zostali. Z chujem nie ma żartów. Jak kiedyś powiedział sąsiad swojej córce w ciąży. Ja wiem, to długo dochodzi. Uwielbiam aktorstwo, uwielbiam ten fach, tylko że on jest frustrujący. Jest absolutnie frustrujący i zdradzę wam tajemnicę dlaczego. Są dwa powody. Po pierwsze, aktorzy są sfrustrowani, bo nie panują nad emocjami, tak? Emocje to jest warsztat aktora, a aktorzy nad tym nie panują. Mi w szkole teatralnej zawsze powtarzano: Rafał, zaufaj emocji, niech emocja cię pociągnie. Kurwa, raz mnie tak pociągnęła, słuchajcie. Prosta historia. Kiedyś jechałem do Żabki po kefir. I gość zajechał mi drogę. Po prostu wymusił pierwszeństwo, tak? Więc ja się zatrzymałem, wkurwiony, wychodzę do niego i widzę, że w tym samochodzie siedzi jakiś zbój. 2 metry wzrostu, 150 kilo wagi, no killer, tak? I idę, a zdrowy rozsądek podpowiada: Rafał, odpuść, zawróć, przeproś, kurwa, nie angażuj się, spierdalaj. A emocja? Napierdalaj się z nim, hurra! I posłuchałem emocji. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy miałem obcy palec w dupie. Jeżeli są tu bardzo nieśmiałe osoby na widowni, zróbcie hałas. I powiem, to jest głupie pytanie, tak? Bo jak ktoś jest bardzo nieśmiały, nie zrobi: o kurwa, co ja! Nie. Jak ktoś to zrobi, znaczy, że nie jest nieśmiały, tylko jest najebany. Ale jeżeli są tu nieśmiali, powiem wam, są najlepsze czasy dla nieśmiałych. Najlepsze. W dzisiejszych czasach, dzięki technice, nie musicie się już kontaktować, nie musicie czegoś załatwiać dotykowo, nie musicie z nikim gadać. Dzisiaj można wszystko załatwić aplikacją. To jest super, absolutnie super rzecz. Wiem coś, bo ja sam jestem nieśmiały. Jestem nieśmiały szczególnie w stosunku do kobiet. Pamiętam w liceum, kiedyś zaprosiła mnie koleżanka, mówi: może wpadniesz do mnie w sobotę, nie będzie rodziców. Ja mówię: nie będzie rodziców? To co my będziemy robić? Poszedłem do niej, ona mówi: może się wina napijemy? Mówię: nie, wiesz, nie lubię alkoholu. Ona strasznie tu gorąco, zdjęła bluzkę. Myślę: Boże, jest styczeń, chłodno, co ona robi? Potem mówi: powiedz mi, czy to prawda, że facet, który ma duży nos, ma też... Ja mówię: no wiesz, chciałbym to wykorzystać. Ona mówi: jak? Chciałbym kiedyś zagrać Pinokia, wiesz? Jestem aktorem i gram teraz w Szopce Józefa, ale wkrótce... I ona, kurwa, zasnęła. Kiedyś Dariusz Michalczewski powiedział, że nigdy prywatnie nie daje w mordę, bo boks to jego praca, a on nie pracuje za darmo. Żarty to moja praca i ja po prostu żartuję za pieniądze. Moje dzieci wiedzą to od dzieciństwa. Bez pracy nie ma kołaczy. Chcą żartów, muszą bulić kasy. Dlatego daję im solidne kieszonkowe. I wszyscy są przeszczęśliwi. One, bo mają fajne żarty, ja, bo mam zwrot kasy, a najbardziej cieszy się moja żona, bo i tak potem jej to wszystko oddaję. Zorientowałem się, że w sieci jest bardzo popularna i dobrze płatna rzecz, która się nazywa patostreaming. Jeżeli nie wiecie, co to jest, patostreaming to są takie społeczne dewiacje typu libacja alkoholowa albo przemoc domowa. I ludzie to filmują, pokazują live, a inni chcą to oglądać i płacić. Wiecie, kiedyś w dawnych czasach tam była kobieta z brodą, facet z 2 kutasami i tak dalej. Tak teraz patostreaming. Ja oglądałem taką patusiarską parę, słuchajcie, niesłychanie sławni, mają pieniądze, on i ona. Ten live zaczyna się od tego, że piją sobie wódę, potem on ją na zachętę wali po ryju, ona mu oddaje, tak, i potem ludzie piszą i płacą, a weź walnie w oko, a weź tego i tak dalej. Słuchajcie, sławni bogaci, mówię do żony: skarbie, zacznijmy tak zarabiać, będą pieniążki. On mówi: po co, ja cię wolę jebnąć za friko.